Witam w 47. części Divinity Original Sin, wersja rozszerzona. Otóż poeksperymentowałem sobie wcześniej, żeby sprawdzić, co mogę tutaj zrobić i okazało się, że znalazłem sposób na tworzenie granatów miłości, fiolek trucizny. Oprócz tego jeszcze znalazłem sposób na tworzenie właśnie z magicznego pyłu, można było tą rozgwiazdę na magiczną rozgwiazdę, też jeszcze te łapki, kły można było jeszcze, no brakło mi już, bo pewnie jeszcze można więcej rzeczy umagicznić, a z tych znowu umagicznionych rzeczy można zrobić coś takiego jak pierścienie. Tutaj właśnie mam pierścień ze szponem, tu mam pierścień ze szczurzym ogonem, ale oczywiście kupiłem maszynki, które to robią. Drogie jak cholera i szkoda, że jednorazowe. Też jeszcze znalazłem sposób na stworzenie skórzanej zbroi. Oczywiście takie najprostszej, ale nie mam tutaj esencji, bo można było je jeszcze umagicznić. W każdym razie są na sprzedaż i jak widać cena jest nawet zacna, więc spróbujemy to sprzedać tym właśnie osobom. Zobaczymy. Potrzebujemy pomocy w dowiedzeniu, że Laurent zachęcał górników do pracy z Tenebrium. Może to weźmiemy. Jak iść poszukiwania? Być gotowa powiesić tego, jak to się mówi, syna. Aha, czyli jeszcze tutaj na razie nie mamy. Ile ma kasy? 1700. No to świetnie, bo akurat te właśnie rzeczy, które wytworzyłem, to sprzedam. Oczywiście tutaj no, na sprzedaży to jest trochę licho, nie? Ale dobre i to. No właściwie... Właściwie tyle mogę u niej zgarnąć. Tu jest jakiś topór. No, nawet niezły, ale jednak kosa to jest kosa, nie ma dyskusji. Kosa jest gigantycznie dobra. Dobrze, tutaj akurat żeśmy już sobie od niej kupili. Jeszcze od tego gościa, on chyba też coś ma. Ile ma? 3000 ma. No to tego ogołocimy z kasy ile się da. Ok, 2400, no i pięknie, nie? Bezczynna, podrapana różdżka, no ok, tutaj są, jest i czarodziejski pył, ma jeszcze esencję, można by coś umagicznić, są butelki na miksturę, granat zarazy, można by było niego kupić, ale właściwie, to można by było kupić, dobra, kupię to tylko. Wyrównajmy rachunki. Ok. A może kupię jeszcze to umagicznienie, żeby pokazać, jak to wygląda. No więc już tutaj przekazuję te dwie rzeczy Johanowi. Oczywiście umagiczniłem tutaj również jedno oko, bo mam magiczne oko, chociaż nie świeci się. Ale spróbuję jeszcze umagicznić, zobaczmy, czy uda się jeszcze umagicznić mydło. No nie, a na przykład, czy uda się umagicznić to? Nie, a włosy, czy da się umagicznić, zrobić magiczne włosy? Też nie. No nie wszystko da się umagicznić, zobaczę, czy to się jeszcze da umagicznić, niestety nie. Piórko da się umagicznić, sprawdźmy to, też nie. Flaki umagicznimy, będzie chyba, no nie. Dobra, to co tu mogę umagicznić? No mogę umagicznić jeszcze te, no zaraz, tutaj mamy magiczne odrażające oko i magiczne oko, więc połączmy to, proszę bardzo, jest magiczne oko. I teraz możemy spróbować z tego zrobić zestaw z tych pierścieni. Może wezmę tutaj magiczne odrażające oko i spróbuję z tego pierścień zrobić. Zobaczymy, czy się uda. Nie, nie udało się z tego pierścienia zrobić. Zobaczmy, czy uda się zrobić pierścień z rozgwiazdy. Nie. Ze szponu wiem, że się da, ale z tego, z magicznego zęba, nie wiem, nie próbowałem, zobaczmy, jest. Czyli mamy pierścień z kłem, dodatkowo odporność na truciznę. No jak widać, nie jest to jakieś cuda na kiju, to nie są, ale przynajmniej mam kolejny przepis, tak? Tych przepisów coraz więcej zaczęło mi się robić. Znalazłem sposób właśnie na to tworzenie dodatkowych granatów. Proszę bardzo, to są takie połączenia. Granat miłości to z tym akurat zagrało. No, po prostu robiłem to metodą
prób i błędów, jedno, wszystko z wszystkim starałem się łączyć. Zajęło mi to, no, powiem szczerze, że chyba dobrą godzinę, ale to oczywiście poza nagrywaniem tego filmu, więc żeby nie było. W każdym razie trochę czasu mi to zajęło. No ten pierścień jest do kitu, więc on będzie na sprzedaż w sumie. Ile, no może nie tak zrobiłem wszystko tak z wszystkim stricte, ale bardzo dużo rzeczy nowych udało mi się odkryć przynajmniej. Dobrze, idziemy w takim układzie dalej, bo tutaj nie ma co. W tym domostwie już sobie pogadaliśmy z wszystkimi. Teraz przejdźmy tutaj do tego miejsca. Tutaj oczywiście można znowu kombinować jakieś kolejne rzeczy. Zobaczymy, może obiad uda się jakiś zrobić. Oczywiście nie ta postać. Musi to być nasz gość od specjalnych poruczeń. A, jeszcze znalazłem sposób na zrobienie tych wytrychów. Czyli gwoździe wystarczyło połączyć chyba z młotkiem, jak dobrze pamiętam, i wtedy powstawały wytrychy. Ale tutaj mamy doskonały sztylet, mogę tutaj zrobić, nie, przedmioty. Gdzieś tu mam wytrychy. Wytrychy, proszę bardzo. Tak, młotek i gwoździe i tworzą wytrychy. Więc już teraz znam sposób na przy okazji tworzenie wytrychów. Ale nie o to mi chodzi, bo tutaj oczywiście trzeba zrobić obiad, żeby mieć na tą energię. Tak, nie wiem, czego to tak osobno mi rzuciło. A, to się nie da. Co to jest? Szynka. Szynki się nie da upiec. Ciekawe. Dobra, można by może coś upiec, jakieś drudonale, nie? Bo tutaj właściwie wiele rzeczy nie da się zrobić. Już w tym miejscu przynajmniej. No, jabłko to by było dobre do ciasta, do szarlotki, nie? Dobra, przyjrzyjmy się teraz pozostałym rzeczom, które tutaj mamy, bo możemy, też jeszcze mamy kowalstwo, tak, ale no też bym musiał sprawdzać, a nie będę przedłużał czasu właśnie, żeby sprawdzać i wszystko szukać. Dobra, toksyczny granat, chrumura trucizny, oczywiście dajemy do tej, która świetnie rzuca, prawda, czasem ma takie oko, że po prostu poza zasięgiem, o, nie dosięgniemy do tego, tak? Może jak się zbliży trochę bardziej, dobra, kufel piwa, aha, bo to jest ten gość. Tam ma trochę chyba większy zasięg, tak mi się wydaje. Podejdź tu bliżej i może teraz dasz radę, też nie? O, będę. Może stąd, poza zasięgiem. Poza zasięgiem. To zrobimy tak. Droga jest zablokowana. A, rozumiem. Dobra. Czyli tam nie da się tego zobaczyć. Może się i da. Starosiecki zakrzywiony miecz. Broń jednoręczna. Weźmiemy. Oczywiście mamy tutaj kolejne rzeczy dla... Metalowa tarcza. No, nie ma złodziejstwa. To bierzemy. Nie ma mikstura siły. Młotek. Dobrze, przyda się. Talerzy nie będziemy brać. Co to jest? Sakiewka. Zobaczmy, co w niej jest. Pusta. Ktoś już wcześniej chyba tutaj był. 9-calowe gwoździe. To właśnie na wytrychy się przyda. Co tu jeszcze mamy? Kolejny młotek. Pusta butelka na miksturę. Dobra, to sobie wszystko tutaj weźmiemy. Co możemy wziąć? Co możemy sprzedać? Tu jest kowadełko, to mnie nie, na razie nie interesuje. Skrzynia, co mamy w skrzyni? Dobra, tu już będziemy robić kolejne rzeczy. Tu jest skrzynia, do której mamy dostęp. Ciekawe. Aha, dobra. A tu jest jakaś zbroja mocnego metalu. Ok. Tylko nie umagiczniona, to raczej nie będziemy się tym zajmować. Sprawdzę, czy tutaj przesunę to, żeby... Bo czasem lubią tutaj być, prawda, jakieś zejścia, inne takie historie. No ale tutaj na razie póki co nie ma nic. Więc dobrze, idziemy dalej. Tutaj przejrzałem te akurat koszyki. Przyjrzyjmy się, co tu wziąłem. No, oczywiście to wszystko będzie na sprzedaż. Co dla Jahana, to dla Jahana.
O, to będzie dla Jahana, on będzie sobie z tego robił wytrychy. A reszta do mikstura siły. Abram, może sobie zostawimy. To na sprzedaż, to na sprzedaż. No, cienka sprawa, księga niewyobrażalnego. To tą księgę musimy tu zostawić, bo ona mi będzie potrzebna po to, aby po prostu pewne rzeczy zrobić. Ja to też jeszcze z tym zrobię porządek, ale to już swoją drogą. No dobra, to tutaj sobie damy gdzieś tą miksturę. Jeszcze, o, w to miejsce. Dobrze. Mogę pójść jeszcze coś zarobić. Można by było tutaj tego gościa metodą prób i błędów znaleźć sposób, żeby wejść do tej naszej, że tak powiem, drogi. Dobra, moim przysposłowieniu, dobra. Podejmijmy się zadania, jeszcze raz spróbujemy. Zgadza się? Nie, nie zgadza się. Krew większej istoty powinna być już teraz mniejszej. Nie, nie zgadza się, biorę. Pytanie, czy tylko ci, którzy przejęli krew, kontynuują, zgadza się, tak? Stan twojej wiedzy okazał się niedostateczny, odejdź stąd. Czyli można by tutaj, no ileś tam kombinacji trzeba by było wykonać, aby to po prostu przejść tą próbę. Nie wiem, czy mi się chce, żeby to robić, albo poczekamy może na trochę lepsze czasy, co? Nie wiem właśnie. Chętnie posłucham czegoś na temat bogini. To on chyba tutaj dużo, bardzo dużo mówi, nie? Zgadza się. Nie zgadza się. I tutaj damy zgadza się. Znakomicie, o tak, wprost idealnie. Udało ci się zrozumieć słowa bogini, dlatego uważam się za osobę godną jej prawdziwej próby. Jeśli ją przejdziesz, dołączysz do grona niepokolanych. Jej prawdziwej próby. Okej, okay. Kim są niepokalani, o pośrednicy, na temat bogini. Dobra. Czym właściwie jest ten ostateczny test? Okej, okay, mamy sporo doświadczenia. Aby dołączyć do niepokalanych, musisz doświadczyć zarówno zmory, jak i daru bogini. Opuść srebrny jar i podążaj ścieżką na zachód. Idź do miejsca, w którym słychać wycie wiatru, a pośród skał kryje się wielka czaszka. Podnajdziesz tam kotlinę, w której czeka cię ostateczny test. Drogi pilnują niepokalani. Powiedz im jednak, że masz moje błogosławieństwo, by iść dalej. Bądź jednak nad wyraz ostrożny. Droga najeżona jest okropieństwami, a twój charakter będzie wystawiony na próbę. Zanim nawet wkroczysz na szlak bogini, stosownym jest oddać się szkoleniu przed wkroczeniem na tę zdradziecką ścieżkę. Dobrze, że bogini z mojej litery, bo oczywiście te wszystkie bożki to jednak są bożkami z mojej litery. Okej, mamy jakieś tutaj inicjacja. Infiltracja niepokalanych. Rolik powiedział nam, że musimy przejść rytuał inicjacji niepokalanych, podążając ścieżką na zachód od Srebrnego Jaru. Pierwsza próba zakończyła się sukcesem. Teraz możemy przejść inicjację niepokalanych. Rolik nakazał opuścić i udać się na zachód. No dobrze, no to już tutaj... O, gdzie się oni podzieli? A wszystko tutaj będzie ten, kradzież, tak? Jeśli tego... Podzieli się gdzieś... Odpłynęli w dal. Dobra, zapiszę stan gry. Bo coś tu jeszcze się przynajmniej dowiedziałem. No idźmy dalej. Tutaj jest jakiś chłopek roztropy, górnik. Może zagadamy z nim. Nie, on tutaj nic właściwie nie ma ciekawego do powiedzenia, ale może byśmy mu coś sprzedali. On ma trochę kasy, to możemy mu tej kasy nieco... 452. No dobrze, no okej. Okay. Może mu tej kasy nieco
zgarnąć. Trochę go uwolnimy z tego brzemienia. Tu jest kolejny jakiś jegomość, zobaczmy. Czy on ma też 138? No nie ma za wiele, więc nie będziemy tutaj z nim dyskutować. Zobaczmy. Tak, tutaj jest... No to wyjdźmy tu na górę. Tu jest kolejne jakieś wyjście. Ok. Jakieś gniazdo tutaj jakieś tego. Dobra, tutaj witaj, co on tutaj ma? Awatar burzy. Nie interesuje mnie takie coś. Przejdźmy do tego gościa. Medyk. Okej, dobra. Dobra, na razie nie będę stąd wychodził, bo nie chcę za bardzo za daleko gdzieś zajść. Przejdźmy może do tego budynku. Pewnie coś tutaj będzie do pogadania na bank. Gabinet Lawrensa. Okej. Zapiszmy stan gry. Zobaczmy, wszystko jest kradzieżą. Sporo ma klucz do biura kopalni, ale to wszystko jest pod pozorem kradzieży, więc raczej chyba jako niewidzialny, gdybym był, to mógłbym to śmignąć, nie? Ale pogadajmy z nim, może później będziemy mieć dostęp do tych rzeczy. Okay. Zobaczmy, co on tutaj ma. Strzała ogniowa, jakaś kusza. 81 do 127. Ciekawe. Ciekawe. Zobaczmy, ile tutaj jest. 117. To jeszcze obrażenia od ziemi, a tu od wody. No to jest lepsze. No trochę kosztuje. No jest lepsze i to nawet konkretnie. Wołanie oziębienia. A tu jest spowolnienie. Spowolnienie i efekt powalenia. No, czyli jednak, no tak, obrażenia większe, ale to jest zdecydowanie bardziej praktyczniejsze. Dobra, tutaj akurat weźmiemy, no to kupimy akurat to. 52 chcę, tak? No dobra, dajmy już mu tą kasę. Łowcy źródła, jestem zatem do waszej dyspozycji. Nazywam się Lawrence. Pełnię funkcję przedstawiciela gildii górniczej. Odpowiadam za prace wydobywcze w Srebrnym Jarze. Powiedzcie, cni łowcy, czym możemy wam służyć. Opowiedz mi coś o sobie. Nie jestem nikim wyjątkowym, zaledwie skromnym sługą gildii i pasterzem opiekującym się szczęśliwą trzutką górników, którzy mieszkają w tej osadzie. Moim jedynym powodem do narzekań wasza miłość są te paskudne gobliny. Pozbawiają każdego uczciwego górnika prawa do pracy. Być może wasza najczcigodniejsza miłość pomoże nam jakoś z tym małym problemem. Porozmawiajmy o kłopotach w kopalni. Wybacz, jeśli ponoszą mnie emocje podczas omawiania tego tematu. Pomyśleć, że dałem się tak zdradzić. Pomyśleć, że górnicy ze Srebrnego Jaru tak cierpią. Widzisz, zaprosiłem plemię goblinów do pomocy w wydobyciu tenebrium z naszej kopalni. Przywódca grupy, Szatan, imieniem Drexis, obiecał zebrać całe tenebrium i wynieść się stamtąd. Szatan, czyli inaczej przeciwnik. Tak jak i w Biblii, tak? To oznacza przeciwnik. Po wykonaniu zlecenia on i banda jego tępych sługusów postanowili odmówić opuszczenia kopalni. Rozstawili straż na mostach prowadzących do kopalni i mordują każdego, kto odważy się zbliżyć. Te gobliny podążają za Drexisem jak lemingi, wasza wysokość. A gdyby tylko udało mi się dopaść zdrajcę, cała ta banda wpełzłaby z powrotem do bagna, z którego wyległa. Głowa Drexisa zawieszona nad moim kominkiem uratowałaby wielu górników przed powolną śmiercią głodową. Mój panie, czymże jest jeden goblin w kontekście tych wszystkich wyrobników pozbawionych podstawowych praw? Nady oskarżyła cię o świadome narażanie życia górników z chęci zysku. Mamra, to skandal. Co też jakaś cudzoziemka może wiedzieć o sprawach w Srebrnym Jarze? Radziłbym nie słuchać tych jej szalonych kalumni, wasza miłość. Mam do ciebie jeszcze kilka pytań. Opowiedz mi o goblinach.
Nieokrzesani brutale, zaprosiłem ich, by uratowali naszych kochanych górników przed negatywnym wpływem Tenebrium, a ci wychrzyciele postanowili przejąć to miejsce. Od miesięcy nie pozwalają przejść nawet jednemu górnikowi. Tymczasem moi pracownicy niemal zapomnieli o swoich obowiązkach. Cały swój czas poświęcają na te przeklęte praktyki religijne. Co możesz mi powiedzieć o Tenebrium? Jest bardziej bezużyteczne niż zwykła ziemia. Niezwykle trudne do wydobycia i nieskończenie bardziej niebezpieczne. Gdybyśmy tylko zawczasu wiedzieli, jak niebezpieczna jest zgnilizna, natychmiast zaprzestalibyśmy prowadzenia prac. Czym właściwie jest zgnilizna? Wyjątkowo paskudna sprawa. Dotychczas miałem szczęście. Uniknąłem zarażenia chorobą. Z całego serca współczuję jednak rodzinom ofiar tej zarazy. Gdy górnik zbyt długo poddany zostanie działaniu Tenebrium, zaczyna wykazywać symptomy: gangrena kończyn, zmęczenie, apatia. Z początku sądziliśmy, że są one spowodowane złą dietą, lenistwem i ogólnym nieróbstwem. Gdybyśmy wiedzieli wówczas to, co odkryliśmy, zrezygnowalibyśmy z dalszych prac. Niestety jednak popełniliśmy błąd i nie zwrócimy już życia tym, którzy je stracili, niezależnie od tego, co mówi ta pomylona pośredniczka. Pośredniczka, powiesz mi na jej temat coś więcej? Na miejscu waszej miłości nie przejmowałbym się oszukańczą przywódczynią sekty opętańców. Cała ta sprawa to źródło wielkiego wstydu dla wszystkich mieszkańców Srebrnego Jaru. Jakaś obłąkana naciągaczka, zwąca się pośredniczką bogini, przybyła do Srebrnego Jaru u szczytu epidemii. Moi pracownicy popadli w desperację. Kontynuuj. Gdy wyleczyła część z nich, korzystając z magii lub iluzji, to zaczęli ją traktować jak Mesjasza. Większość mieszkańców miasta należy teraz do kultu niepokalanych, jak ich nazwała. Ma szczęście, że zniknęła wkrótce po tym, jak wykonała tę swoją sztuczkę. Inaczej wtrąciłbym ją do więzienia i połknął klucz. Proszę to sobie wyobrazić. Zahipnotyzować całe miasteczko, mając do dyspozycji jedynie jakieś oszukańcze lekarstwo. Pamiętasz górnika imieniem Ben? A tak, Ben, jeden z wielu zacnych górników, którzy dla nas pracują. Wasza miłość, człowiek niewielkiego wzrostu, sądzę, że gdzieś tu jest. Co wiesz o niepokalanych? Wiem tylko, że te wygłupy źle wpływają na wydajność pracowników, ponieważ błogosławieństwa pośredniczki zastąpiły górnikom satysfakcję z poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Przestali się oni przejmować, czy kopalnia znów będzie funkcjonować. Okej, okay, mamy nowy wpis w dzienniku, sprawdźmy. O, nowe zadanie, kłopoty z goblinami. Lawrence, przedstawiciel gildii górniczej, powiedział nam, że gobliny zajęły kopalnię Luculi. Pragnie zawieść nas nad swoim kominkiem, zawiesić nad swoim kominkiem głową Drexisa, przywódcy goblinów. Wybaczcie, że czasami przekręcam słowa, ale no niestety nie ten wzrok już, a tutaj ta czcionka jak dla mnie jest naprawdę dość mała, więc czasem się mogę przejęzyczyć. Niechcący oczywiście. Klucz do biura kopalni. No, do biura, aha, rozumiem, do biura, więc no nie będziemy tutaj niczego kraść, bo jestem daleki od takich rzeczy. Nie będę łamał przykazań nawet w grach komputerowych, bo to niestety nie jestem ja. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy. Inicjacja, infiltracja niepokalanych. Dobra, naga prawda. Naga prawda to jest... Dobra, żebym się nie pogubił. Tutaj jest naga prawda. Co tutaj jest? Sklep Nadi, ale on był zamknięty, a tędy też nie dało się chyba wejść. Nie wiem, nie sprawdzono. Co tutaj robi ta? No dobra, to sprawdzę to zaraz. Tu jest ta naga prawda. Tak. A tutaj jest zadanie, które jest kłopoty z goblinami. Tak, bo tutaj mamy infiltrację, inicjacja, tam już nikogo nie ma, więc tu będą kłopoty z goblinami. Dobra, mamy to. No to jak jest ta tutaj? No to sprawdźmy, czy tutaj możemy wejść. Nie, nie możemy, ale czego ona się tu pojawiła? Nie mam żadnego pojęcia, gdzieś... Aha, dobra, nie może wyjść, bo... Bo ją po prostu zablokowałem. Sorry. Już to naprawiamy i idziemy dalej. Drużyna musi być w komplecie.
Okej, okay. Tu są jeszcze jacyś goście, ale to chyba z nimi nie ma co mówić. Grot spowalniający. Czasem można kupić takie rzeczy, to się przyda. Dobra. Co tutaj już mam kupione? Parę rzeczy kupiłem. Czyli tak, toksyczny granat. To jest rzecz nowa. Zaraz, bo ona tutaj ma tyle już tych... to może to byśmy dali Jahanowi. Niech on ciśnie głazem. Byśmy to dali jej, tak? No ona jak rzuca, to rzuca. To do Jahana od razu sobie tutaj u niego zrobimy z tego użytek. Zobaczmy, ten tutaj za dużo tych scrolli chyba nie ma. Nawet jeden gdzieś tutaj. Okej, okay, niech tak będzie. A z tego zrobimy grot, nie? Dobrze, i przeniesiemy do Arii. Czy Aria ma wszystko w pogotowiu jak trzeba? Zobaczmy. Po kolei to jest, to jest, to jest, to mamy, to mamy, to mamy. Ale tutaj jest, widzę, dwie nowe rzeczy, tak? Jeden tu. I tutaj powinno być tanie. No, tutaj też ma mało tych. Ona będzie wzywać bardziej. Dobrze. O, chyba sterty drewna jeszcze. Tutaj nie przebierałem, więc oczywiście. No i proszę bardzo. Jedna sterta, druga sterta. No i przyda się, bo to przecież będziemy musieli strzał też robić troszeczkę. Także warto czasami pogadać z tymi ludźmi, bo oni czasem mają fajne rzeczy, które mogą się czasami przydać. Kim ty jesteś? No właśnie, no jest... nie będą rozmawiać z kimś, kto jest... Kilof. Czy ja w ogóle mam gdzieś ten Kilof? Bo swego czasu miałem, nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj ktoś ma. Żeby się potem nie okazało, że nie mam Kilofa i nie mogę wydobywać właśnie kruszcu. No nie widzę, żebym miał tu Kilof. Kupmy ten Kilof. Aj, kupmy to. Dobra. Ten drugi gość coś ma? A, niewiele. Dobra, skrzynię możemy sobie przejrzeć, w porządku. Nie, kubków już nie zbieramy takich rzeczy, bo to raczej jest niepotrzebne. Tu jest jakiś rubin, no i to można wyjść, co to jest? Karczma pod Kilofem, ok? Pogadajmy z tą babką. Okej, okay, tutaj ma gwoździe trochę. No to dobra, to je wysprzedajmy. To 70, ale to nie jest umagicznione, więc nawet szkoda sobie tym paprać kieszenie. Dobra. Och, patrząc na taką znękaną światem twarz, dostaję dreszczy. Może chcesz, abyśmy się wspólnie rozluźnili? Chyba znajdę jakiś sposób, by dostarczyć ci rozrywki. Czyli co, nierządnica jednym słowem, tak? Cudzołóstwo. Opowiedz mi coś więcej o sobie. Och, skarbie, to opowieść na inne czasy, a propos nasza dopiero się zaczęła. Może lepiej się poznamy na górze. Mam mnóstwo szczegółów, którymi cię chcę się podzielić. Przecież ja jestem kobietą, co to? A więc masz na podorędziu sypialnię. Mam i mogę cię zabrać w miejsca, o których nawet ci się nie śniło. Skarbie, za jedynie 250 zł dowiesz się, na co mnie stać. Taki poszukiwacz jak ty z pewnością potrafi docenić dobrą historię. No dobra, zobaczmy, co będzie. O, genialnie, skarbie. Złoto zawsze wprawia mnie w romantyczny nastrój. Chodź za mną. Dzięki, łowco. Zakończ, tak? I co, idziemy za nią? No to idziemy, nie? Jedę całą czwórką, nie? Wszyscy pójdziemy. Dobra, gdzie idziesz? Na górę idziesz? To pójdziemy za domu. Dobra, idziemy za nią na górę. I zobaczymy, co się tu wydarzy, nie?
Czy faktycznie będzie tutaj nierządnictwo jakieś odstawione, czy... ktoś mnie zaatakuje? Może i tak być, tak? Ona jest poziomu 10, to jest nawet dosyć... ma poziom zacny. Taki jak ja w sumie. Ale podejrzewam, że tu może być pułapka. Na wszelki wypadek zapiszę stan gry. Dobra, idźmy. Dobra, jestem na górze. No i co? Jesteś, słonko. Zaczynamy. Bierzmy się do roboty. Tak? Tak, skarbie, ale najpierw poproś swojego towarzysza o odrobinę prywatności. Dobra, czyli trzeba co? Trzeba wyjść z całą drużyną, tak? I ją jedną, tak? No dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Ciekaw jestem. Podejrzewam, że to będzie chyba jakaś pułapka. Dobra. A co tu mam? Chwileczkę. Jak sobie żyć? Pamiętaj jednak, że zegar tyka. Okej, okay. Bierzmy się do roboty. I okej, okay, dobra. No dobrze, ale najpierw chcę wiedzieć, co lubisz. W końcu to ty dzisiaj rządzisz. Co cię bardziej kręci? Bezduszna wiedźma czy delikatna, zmysłowa nimfa? Chciałbym poznać, bądź niegrzeczna, opiękna nimfa, zamierz... Dobra, nimfa, dobra. Potrzebne ci delikatne dłonie, tak? Mam za nadrzu miękki pagórek, na którym może spocząć twoja umęczona głowa. Przejdźmy do rzeczy. Zakończ. No i co? Pewnego razu bogini biesiady zadurzyła się w pokornym duchu nienasycenia. Z ich związku zrodziła się nimfa Clydella. Powołanie Clydelli, córki znawców, jakości i ilości jedzenia było oczywiste. Została mistrzynią kuchni, słynącą ze swej sztuki od parowu patronów aż po wichrową wieżbę. Królowe i sułtani drżeli na myśl o jej kruszące skruczych jaj. Książęta zaś ronili słone łzy nad jej lukrowanymi skrzydełkami gryfiów. Kuchnia Clydelli była uwielbiana, lecz najbardziej kochała ją ona sama. Urządziła istne uczty i sama się na nich objadała. Potrafiła pochłonąć 3 weselne pieczenie szybciej, niż ktokolwiek zdążył je policzyć. Ciągle było jej mało. Goście jej klientów musieli się zadowalać jedynie okruszkami. Płakali i zawodzili, lecz Clydella nic nie słyszała, głośno siorbią zupę. No dziwne to wszystko, no dobra, niech tego. Wpadli do jej kuchni jak burza, plując śliną na wszystkie strony i domagając się pieczonych gołębi, pudingu z pasternaku i kremu z warga. Lecz Clydella tylko spojrzała na nich beztrosko, żując kawałek mięsa i wzruszyła ramionami. Clydella straciła popularność, gdy monarchowie zaczęli oddawać duszę diabłom w zamian za wspaniałe uczty, lecz ona się tym nie przejęła. Nimfa smażyła i ucztowała w swojej kuchni, nic więcej nie potrzeba jej było do szczęścia. To już koniec, słodko. Mam nadzieję, że o takich rzeczach ci się nawet nie śniło. Ja cudownie spędziłam czas. Okej, okay, bardzo dobrze. Tyle już poszłaś? Poszła sobie, no dobra. Czyli co, niczego się nie dowiedzieliśmy w sumie, oprócz tego jakieś tam historyjki. No dobra. No. Tutaj wszystko jest kradzieżą, więc nie będziemy nic okradać, nikogo, niczego. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Pusta butelka, wszystko kradzież. Czy tu możemy wejść do tego pokoju? No to wygląda, że tak. Zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Kartka papieru, kałamarz, mikstury. Dobra, wszystko jest z kradzieżą. Dobra, idziemy stąd. Co tutaj jakieś, kurde? Tutaj się coś dzieje. O kurczę, będzie chyba pobojowisko zaraz. Zobaczymy. Zapiszę stan gry i wkroczymy do akcji. Ej ty, wynocha, Biki ma bombę. Jeszcze jeden krok i bum. Błagam, nie odchodź, pomóż mi. To szalone stworzenie mnie tu więzi, chce mnie zabić.
Nie obawiaj się, madam, on blefuje, nie wysadzi się w powietrze. Uspokój się, nie podejmę ani kroku. Zastanówmy się chwilę, może wybiorę tą drugą opcję. Proszę się nie martwić, jakoś wybawimy panienkę z opresji. Lepiej niech księżniczka zewrze gębę, albo Biki zrobi bum. Te, nowi, jazda stąd, bo jak nie, Biki zrobi bum. Ostatnie ostrzeżenie, albo Biki zrobi bum. Okej. Biki bomba. Boni to kurtyzana, więziona przez dziwacznego szkieleta o imieniu Biki. Na razie udało nam się go uspokoić, ale wciąż grozi, że wybuchnie, jeśli ktokolwiek się zbliży. Dobra, ja coś tutaj, zaraz. Coś ona mówiła tutaj o wodzie? Coś mówiła o wodzie? Nie zdążyłem właśnie tego zauważyć, ale ja mam tutaj... Spróbuję go złapać. Poza zasięgiem jest. Dobra, weźmy tutaj. Weźmy tutaj. Odłączmy. Spróbujmy go złapać. Dobra. I go przenieśmy w jakieś miejsce. Tu. Okej. No, wiedziałem, że będzie zadyma. Jestem ci ogromnie wdzięczna. Dzięki tobie wciąż żyję. To sprawka tej świni Frederika. To on zamknął mnie tutaj z tą żałosną kreaturą. Dobra, ma coś do kupienia. Do sprzed tego nie bardzo. Na bogów, muszę się stąd wydostać. Tak, pójdę na dół, zaczerpnę świeżego powietrza. Odwiedź mnie znowu, jeśli zechcesz usłyszeć coś więcej o tym, co się tu wydarzyło. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Okej, okay, dostaliśmy punkty doświadczenia. Ona biegnie. Dam radę ją... A nie, nie dam rady nawet, choćbym chciał to jej złapać. Tak, troszkę zrobiliśmy tutaj... ten, który przetapia. Jakaś książka będzie do poczytania. Mamy złoto, ale tu już reszta jest kradzieżą. Dobrze, więc zobaczmy, co to za księgi. No, to jest jakaś wielka mikstura, tak? Duża mikstura uzdrawiająca, okej. Okay. Ten, który przetapia, to czwarty. Zobaczmy, czy coś się nauczę. Wszystko umiem. Wszystko umiem. Jest po prostu... No bo jak eksperymentuję, no to sam się generalnie uczę tych wszystkich rzeczy. Dobra, weźmy tutaj... damy na ten i wejdźmy do tego pokoju. Czy tutaj będziemy mogli coś wziąć, czy raczej nie? Jest skrzynia. No wszystko jest jako kradzież. Więc oczywiście można by było tutaj... pokraść. Zobaczmy, co jest w skrzyni. A, jedno wielkie licho, więc nawet nie ma co tutaj brać. Tyle mogę zrobić, żeby zobaczyć, co to jest w tych skrzyniach, ale nic poza tym niekoniecznie muszę tutaj cokolwiek zabierać. Zobaczmy, co jest w tej skrzyni zablokowana. Oczywiście mogę tą skrzynię otworzyć prawdopodobnie. Nie pójdzie. Otwórz wytrychem, a chyba, że się uda. Zobaczymy. Jest otwarto. Zobaczmy, co tam jest. Pusta. Tutaj jest kolejna skrzynia, prawdopodobnie będzie też zamknięta, a nie, jest otwarta. To akurat są strzały, które mogłyby się przydać, ale jak powiedziałem, kradł nie będę. I koniec, kropka. To też jakaś skrzynia była? Jest jakaś skrzynia. Nikogo tu nie ma, więc nikt mi tutaj głowy nie urwie za to, albo nie będzie jęczał, że coś tam zrobiłem nie tak. Tu są sztabki, dobra. No tu jest, jakby jakaś książka była, to bym ją mógł przeczytać, nie? Tu można jeszcze sprawdzić coś w tych koszykach, ale w koszykach tam zawsze są takie rzeczy mało istotne. Dobra. Także tutaj załatwiliśmy sobie gościa. Zobaczmy na to zadanie. Czy to jakieś zadanie się otworzyło? Nie wiem. To było coś z bombą związane, tak? Aha, Biki bombą. Udało mi się zabić Bikiego i ocalić Boni. Tylko gdzie jest teraz ta Boni? Dobra, teraz jesteśmy w tej karczmie. Może tą Boni spotkamy. Tu mamy górnika. No, taka, zobaczmy, co tutaj mamy. Niewiele. Więc oczywiście
On nam tutaj nic nie powie. Górnik. Tu jest jakiś Solomatin. Pogadajmy z Solomatinem. Aha, kim ty jesteś? No tak, kurczę, zapomniałem sobie. Dobra, zobaczmy. O kurczę, ma tutaj parę fajnych rzeczy. To do robienia pierścieni. Okej, ale nie będziemy na razie tutaj nic z niego kupować. Jak śmiesz zakłócać moją kontemplację? Domyślam się, że bardzo pilnie chcesz kupić jakiś składnik. Wybaczę ci to najście, jeśli twoja oferta będzie hojna. A, czyli to jest po prostu handlarz, nic więcej. Tu jest Elwyn. Dobra, pogadajmy. O, rety, rety, tak. Ta znowu ma mikstury do kupienia. Ale nie obawiam się, mam na tą miksturę. Dobra, tu jest jakaś Elary. Ach, ten tego. Och, nie masz może trochę piwa? Trudno, nie przejmuj się tym teraz. Jakieś magiczne artefakty mogę ci zaoferować. Każdy z nich bez wyjątku jest błogosławiony przez boginię. No jasne, myślałby to. Tutaj mamy różne, zobaczmy tutaj, wichry przemian. Usuwa efekt skamienienia, spowolnienia i ogłuszenia. A to by było ciekawe. A to by było ciekawe. Bo czasem może mnie ktoś ogłuszyć, nie? Przywołanie wilka. Aż 7 potrzebuję, prawda? Co tutaj mam? Strzała wampira. A to jest adept, strzelec wyborowy. Dobra, weźmiemy to. To jest co? Płaszcz to tego, nie? I to mnie interesuje, te dwie rzeczy. Zobaczę, czy mogę to wyrównać czymś. No tą książką tylko mogę wyrównać. No właściwie i tyle. Chyba... No niestety musimy wydać trochę kasy. No tak to już jest. Zakończ. Czasem trzeba wydawać, nie? To jest aeroteurgia. Kto ma aeroteurgię? Tu jest 0. Okej, dobra, muszę jakoś to tak, żebym mógł się tu przewijać. Umiejętności. Ta ma na 1. Dobrze, ta się może nauczyć. 0, 0, 2. Czyli Jahan ma na 2. To jemu damy. Albo może damy właśnie jej. Scarlet, ona się może tego nauczyć. Jakie ona tutaj ma? No właściwie może się tego nauczyć. Dobra, naucz się. Mamy. To się nam przyda. I jeszcze tutaj mieliśmy coś kupione dla łotrzyka, tak? Okej. Tak, tutaj pirokineza, ona nie ma, muszę jej zwiększyć tą pirokinezę kiedyś. Właściwie już mogę zwiększyć, bo mam dostępne. Czego ja tego jeszcze nie zrobiłem? Dobra, mam pirokinezę. A, bo miałem chyba to robić, tak? Ubezwładniający cios. Ale dobra, już zrobiłem tak, to nie będzie. Dobrze, co to jest? Palący dotyk. Naucz się. Dalej mamy flara. Naucz się. I tu jeszcze mam przywołanie żywiołaka ognia. Ale tu adept jest potrzebny. O, kurka wodna. Dobra, no to mamy to i jest dobrze. No i niech tak będzie. Okej, co tutaj mamy dalej? Mamy górnika, tu mamy kolejnego górnika. Tu jest ta Bonnie. Okej, pogadajmy z nią. Dzięki ci za ratunek. Serce wciąż bije mi jak szalone. Oblicze tego potwora staje mi przed oczami, gdy zamknę je choć na sekundę. Opowiedz mi coś o sobie. Na imię mi Bonnie i jestem, a raczej byłam, kochanką do wynajęcia. Ludzie przychodzili do mnie, gdy potrzebowali towarzystwa, rozmowy i bliższego kontaktu. Ta porażka wszystko jednak zmieniła. Moja stopa już nigdy nie postanie w domu żadnego klienta, już nigdy więcej. Porozmawiajmy o Frederiku. Tak? Dlaczego uwięził cię w pomieszczeniu z bombą? Któż to wie, to mój stały klient, ma dość nietypowy gust. Na przykład zawsze prosi, żebym założyła szarą perukę i poruszała się o lasce, ale zbaczam z tematu.
Tak czy owak, niedawno znów spędził u mnie noc. Nie mogłam spać przez to jego ględzenie. Cały czas gadał o jakichś strasznych rzeczach. Rano powiedziałam mu, że bredził coś o jakimś Maradinie i skarbie rzekomo ukrytym gdzieś w lesie. Na te słowa wpadł w szał. Powtarzał, że skarb należy do niego i że jestem wścibską krową. Miałam mu właśnie powiedzieć, że nie życzę sobie takich słów, gdy wyciągnął z worka tego potwora, Bikiego, i kazał mu pilnować księżniczki i zrobić bum, jeśli tylko spróbuję uciec. Spędziłam w tym pokoju wiele straszliwych godzin, nim w końcu przyszedł ratunek. Co powiesz mi na temat tego miasta? Obawiam się, że nie wiem zbyt wiele, ale proszę, pytaj, postaram się odpowiedzieć. Podoba ci się w Srebrnym Jarze? Dawniej tak było. Przybywało do mnie wielu kupców. Dobrze płacili i dawali podarki. Teraz zjawia się ich tu coraz mniej, a wszystko przez krążących wokół Cysal nieumarłych i grasujące w kopalniach gobliny. Nastały trudne czasy dla pracującej dziewczyny, takie jak ja. Ale dokąd miałabym pójść? Niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem. To iście piekielne czasy. Rozumiem, że nie jesteś jedną z niepokalanych. A skarbie, od dawna nie jestem niepokalana, a gdy widzę tutejszych niepokalanych, wcale nie mam ochoty dołączać do ich trzutki. Chcę się bawić, nie biadolić, pragnę gorzałki, niegorliwych modlitw. Nie wiem, co też rzuciło im się wszystkim na mózg. Okej, okay, właściwie to tylko tyle było rozmowy z nią. Dobra, więc właściwie tutaj nie ma nic. Tu mamy górnik, raczej to jest górniczka. Kobieta górnik. Okej, okay, przyjrzyjmy się, jak ta Bonnie wygląda. No, taka poczciwinka. Ta górniczka, no to całkiem fajnie wygląda. Zobaczmy, czy górnicy jeszcze coś tu mają ciekawego. Ten ma jabłko. Dobra, to jest kto? Kolejny górnik. O, to można by było kupić. Nie dużo kosztuje, ale... Ale Jachanowi można by było to kupić, bo on tutaj będzie z tego robił użytek swego czasu. Dobra, tu jest kolejny górnik. Oczywiście z nimi to nie ma co gadać. Wędka, to się do niczego nam nie przyda. A tu jest Paul. Z Paulem pogadamy. Podoba ci się w Srebrniarze? Aha, tylko tyle. On chyba jest karczmarzem. Dobra, jest średnia mikstura uzdrawiająca. Dobrze, przyda się. To możemy kupić, bo mikstur nigdy za wiele. A jak będą walki, to one, wiadomo, że mam regenerację, ale jednak regeneracja czasem może być niewystarczająca, więc takie mikstury jak najbardziej się przydadzą. Okay. Ciekawe, czy mogę zrobić miksturę, jak mam uzdrawiającą, czy mogę więcej do niej dodać, powiedzmy, rzeczy. Aż sprawdzę. Bo tak mi to przyszło do głowy. Mam tutaj małą miksturę i powiedzmy, że do tej małej mikstury, czy doda się dodać jeszcze? Zobaczmy. Nie uda się tak. A szkoda. Więc nie wiem, jaki jest przepis na większą miksturę. Tak, wszystko jest kradzieżą. Tutaj mamy jakiegoś kolejnego górnika. Ten co ma? Nic ciekawego. Dobra. Skrzynia, no nie, tutaj na oczach tych ludzi nie będziemy niczego otwierać i tak dalej, bo może być po prostu miłośnik cięci w tom drugi. Czy będę mógł to przeczytać? Prawy przycisk myszy, czytaj. Czy będą się wkurzać, bo jest tu na czerwono. Jakby co, to zapiszę stan gry. Nie chciałbym tam... Żeby się na mnie... Chyba, że będę mógł od kogoś to kupić. Może któryś ma to w sprzedaży. O kurczę, tutaj ma strzały i groty. To strzały to kupujemy. To kupujemy na bank, bo... tak, kupujemy wszystko, nie bierzemy. Muszę być przygotowany na te wszelkie walki.
tutaj zadymy to nie, wodną tak, zwykły grot to nie, ale groty tak weźmiemy. Narobimy tych strzał, bo tutaj na walkę to musimy mieć. Ok. Zasłona dymna mnie nie interesuje, bo potem sam nie mogę przestrzelić się przez tych gości. Dobra, ja mam na razie tych wszystkich tych, a jeszcze to byśmy wzięli. Bo to się przyda. No i co, nie mam tutaj nic na sprzedaż, więc muszę to zrównoważyć kasą. No tak, kasa właśnie czasem leci. Ok. Zobaczmy, czy z tym teraz ten gość będzie, można u niego kupić. Też można kupić jakieś strzały, no to bierzemy, nie? Strzały to zawsze bierzemy. Duża mikstura, dość drogo. Eksplozja odłamków. Wysadza cel w powietrze. O kurde, ciekawe. Adept, to jest mistrz już. Adept, wchłonięcie żywiołów, dalekowzroczność, skoncentrowany ostrzał, strzała rozszczepiająca, to by było dobre, ale chyba mam to. Grat strzał, to słabe coś jest, strzelec wyborowy, karma ocalałego, aha, szczęście i tak dalej, dobra, to jakąś kuszę ma, no całkiem niezła, ale... Dobra, weźmiemy jeszcze to. No, niestety kosztuje nas to trochę, ale chyba warto. Tu jeszcze jest, może ten będzie miał tą książkę do sprzedania, co? Nie, ten ma tutaj bomby i takie rzeczy, chociaż ma te ciekawe... O kurczę, jaka zbroja! Porządna. Tylko pytanie, czy finansowo to mnie zrujnuje. 82. Pełna odporność na płonięcie. O, to by się przydało. Na płonięcie. 82. No, to jest to gra warta świeczki, no. Tu jakiś amulet. Odporność na ogień, na truciznę, handel wymienny. Odblokowuje wchłonięcie mocy ziemi. No, też ciekawe, no. Okej, no, zrujnuje się, ale chyba warto to kupić, te dwie rzeczy. Chyba warto kupić. Dobra, wezmę to. Ten amulet. O, to ma tylko prędkość. A tu jeszcze do handlu będę miał więcej możliwości. Ogień, trucizna. Jeszcze tutaj mamy odporność. Dobra, wezmę to. No niestety nie mam na razie czym. No to już będzie wszystko, co chyba kupię. Resztę to muszę sprzedać. Dobra. Tutaj już widzę... No właśnie, tutaj miałem tylko to. Geomancja. Się tutaj trafiła. I coś jeszcze, gdzieś jeszcze coś kupiłem, tak? Tylko gdzie to jest? A tu jest. Dobra, może to dźwigać, śmiało. To wymaga siłę 7. Może komuś by to dał. Zobaczmy, czy... Ach. Siła 7. Tu ma 60. Ta już ma 60. Ta ma 82. Dobrze. Tutaj jest 44. Ok. A tutaj jest 30. Ten ma tylko, ale ma słabą, małą siłę. Ta ma siłę wystarczającą i to chyba jeszcze z czegoś ona tą siłę dostaje, tylko nie wiem z czego. Zobaczmy. 60. Dobra, dajmy to do Scarlet. Nie Scarlet, kurczę. Bo ta ma tutaj. Chociaż to jest akurat zwinność, odporność na powietrze. Zwinność, nie wiem, czy jej to jest potrzebna do czegoś. No właśnie, tutaj akurat zwinność nie jest jej potrzebna, ale ma tutaj dwie odporności, więcej punktów wytrzymałości, także to jej damy. A to damy do Ari. I to jej założymy, tak? Bo tutaj jest oczywiście zdecydowanie lepiej.
Dobra. I teraz będę musiał tak porozdzielać to, co już tutaj mam. Bo tutaj się mi trochę zaraz to posegreguje. Posegreguje to, bo jest trochę bałagan. Dobrze. No to Aria będzie już... To do sprzedania jest. To, tego nie chcę stosować. No jest tych wszystkich rzeczy różnych. Teraz tak, to jest na sprzedaż, a to jest do Johanna. Dobra, to jest chyba tyle. No i dobra. Ten od razu niech tutaj wytworzy co trzeba. Czyli dajemy to i lecimy po kolei. Weźmiemy, będzie szybciej w ten sposób, bo tak to będzie srebrna strzała. Tak, wszystko. Ogniowa strzała. Parowej chmury. Spowalniająca. Na elektryzowaną chmurę. Tak, to jest dobra rzecz. I zatruta. Dobra, tyle możemy zrobić i bardzo dobrze. Już to przenosimy do kogo trzeba. Dobra. Coś jeszcze? No jedynie co, to mogę jeszcze temu gościowi, od którego kupiłem, sprzedać parę rzeczy, bo już mam co sprzedać. Tylko nie wiem, czy faktycznie wszystko tutaj przeniosłem mi. Chyba nie, zaraz zobaczymy. Stąd przeniosłem. Dobrze, tutaj ustawimy. Tutaj nie, ten chyba nie. Dobra, no to wysprzedamy parę rzeczy. Coś odzyskamy tej kasy, ale strasznie dużo jednak tej kasy poszło. Drut kolczasty. Obezwładniający cios, ale to już adept. Nawałnica stali, mistrz, kurczę. Wyleczenie ran. Szał. Taran to znam. Zagrzewanie do walki. I szyderstwo. Okej, okay. Jeszcze tu jest coś? Wir. Co robi wir? A, to od wody, tak, jakieś słabe. Dobra, to mamy to. Mamy to do sprzedania. No, za wiele tutaj nie odzyskam tej kasy, widzę. No, ale trudno. Co tu jeszcze miałem? To miałem jeszcze sprzedać, bo to jest tynfa warte. No i tyle, nie? Dobra, za dużo nie odzyskałem. Dobra, to jeszcze może spróbuję przeczytać tą książkę. Chociaż mogą się wkurzyć. Zobaczmy, tylko czytaj, wybiorę. Nastawienie minus 10. Ale nie ruszaj tego, wybacz, ale nie lubię zmian. Dobra. Czyli niestety nie da się tego przeczytać. To jest Marisa jakaś. A przepraszam, wystraszam. Muszę uspokoić. Aha, tutaj ma takie rzeczy. Kontynuuj. Witaj, czym mogę służyć? Co możesz powiedzieć o sobie? Ja, jak widzisz, jestem tylko kelnerką. Mój mąż, Blossius jest legionistą. Obecnie stacjonuje w Cysel. Od dawna nie miałam od niego żadnych wieści. A, to Marisa, dobra. A prost twojego męża, mam tu jego testament, okej? Okay. O, kurczę, dużo dostaliśmy. Jego testament, ależ to znaczy, że on
Och nie, tylko nie mój słodziutki, zasępiony misiaczek, chlip. Zakończ. Okej, szkoda. Szkoda jej, nie? Proszę odejść, chcę po prostu być sama i pogrążyć się w rozmyślania. Dobra, to już jest ostatnia wola legionisty. Testament posłuchu został dostarczony Marze w niezmienionej formie. Była nam bardzo wdzięczna. Tak, ale smutna, nie? Tu jest jeszcze kolejna osoba, z którą można by pogadać, ale to już zostawię na kolejny odcinek, więc do zobaczenia i z Bogiem.